Opowiadałem ci tę historię kiedyś, ale mogę się powtórzyć. Wygląda sytuacja w ten sposób, że przyszły do mnie w sumie dwie dziewczyny, prosząc mnie o dostęp do internetu, bo chcą projekt na studia zrobić. No i ja mówię, no dobra, no to dam wam drugi router, bo miałem drugi router LT po prostu, w razie czego gdybym jakoś DDoS-a dostał. To a ja mam radochę, la 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 la. Kurwa, stówka! Dobra, jest zarobasem totalnym. Dziękuję, JKSX. Bogactwo, Jonetko, w zamian czy na jebanko zaprosiły, czy co? No właśnie, posłuchaj, stary. My first trio to było, czy co? No właśnie przyszły, ja im daję ten router i one po chwili wracają, mówią, ej, a nie możesz dać nam hasła swojego do Wi-Fi, bo... No my nie mamy tego routera podpiąć, jakby wejścia w laptopie nie mamy. Mówię, jak nie macie? No nie mamy. Mówię, dobra, wiecie co? To ja wam mogę podłączyć ten router ewentualnie. No mówię, no dobra, to jakbyście mogły pana prosić, to super. No i idę do nich na chatę i mówię, dobra, faktycznie wy kurwa wejście nie macie. Mówię, zjebanego laptopa macie, no to podam wam po prostu hasło do Wi-Fi. I nagle jedna z nich poszła do kuchni i mi piwo przyniosła. I mówi, że w sumie to mogę z nimi posiedzieć, bo tak naprawdę to one nie robią projektu na studia, tylko chciały coś obejrzeć sobie na Netflixie, a internetu nie mają. No i tak chwilę powiedzieć... pogadaliśmy sobie. Możesz powiedzieć, że są oszustkami i zmienić hasło, stary. Jesteś taki mało asertywny. A czemu mało asertywny? No bo niech... Co ty mówisz w ogóle? Na Netflixa cię chciały, stary. No ale się przyznały, stary. No ale co z tego? Mógłbyś powiedzieć, że nie wspierasz konsumpcjonizmu i tyle. Ja bym nie wspierał konsumpcjonizmu, to bym kurwa Netflixa sam nie miał. Ale one nie musiały o tym wiedzieć. Nie wspieram konsumpcjonizmu. Skonsumować to mógłby Dika. Nie żartuję, to żarty żartami, słuchaj. No kurwa, jaki ma ręczny grzybek pierdolony? Zjadły fiuta czy nie? No mogę ci powiedzieć całą historię, ona jest kurwa długa, bo potem tego już kiedyś usłyszałeś, stary. No dobra, to opowiadaj. Ale ja ci opowiadałem już kurwa kiedyś, to nie pamiętam. Stary! Pamiętam wszystko. No to generalnie jedna z tych dziewczyn tam mieszkała z siostrą, a druga dziewczyna, która przyszła, to była jej przyjaciółka najlepsza, która często przesiadywała u nich. A co to jest kurwa męski zakład, kurwa? To jest na zasadzie, jakbym przyszedł i kurwa wyzywał kogoś przez ten, a potem to co, męski zakład? Już o sobie nie mówimy? O chuj cichu kurwa chodzi. Poza tym nie ma czegoś takiego, bo oni ciągle jakieś głupoty piszą z tego co wiem, ale no właśnie. Poza tym była umowa, że mają coś sprostować i tak nie sprostowali, więc wręcz przeciwnie, zaczęli to zabronąć dalej. Nie chcę o tym mówić, zbieraj sobie dowody i tyle. No i jedna z tych dziewczyn, ta koleżanka właśnie, która tam nie mieszkała, tylko często przychodziła, to ona generalnie mówiła, że ona preferuje starszych mężczyzn, mówiła, że starzy wygląda, myślała, że starszy jestem. Bo kurwa często to niestety słyszę, albo słyszałem. Nie chciała liznąć trochę rafcia. Nie. Chciała wejść na rafcie. Ale generalnie ta laska jakby otwarcie mówiła, że ona patrzy u mężczyzny często na majętność, bo ona uważa, że mężczyzna powinien być za mąż. Jakieś takie kurwa głupoty gadała na zasadzie, że ona szuka też wygody w życiu, wiesz, tak jakby... No wprost mówiła, że jest materialistką, to mnie osobiście nie odpowiadało, jakoś tam w opozycji stałem, jak się domyślasz zresztą, i wyrażałem swoją niechęć do takiego podejścia, nie? W rozmowie z nią. No i o tym jeszcze nie wiedziałem, ale jak się okazało, ta laska mnie nie polubiła, zresztą vice versa, znaczy inaczej, ja, mimo że miała odmienny pogląd na mnie, może nie tyle co jej nie lubiłem, co jej nie rozumiałem, bo wydawało mi się w porządku cały czas, ale okazało się, że mnie nie lubiła, jak się o tym dowiedziałem. Bo generalnie te dziewczyny się wyprowadziły po czasie, Jaśu zamieszkał w tamtym mieszkaniu. I ta koleżanka na Facebooku miała mnie znajomego, bo mi dodała. I zapytała się mnie, czy na basen nie pójdę z nią i z tą sąsiadką, bo ona przyjeżdża na nowo do Lublina. Powiedziałem, że nie, bo czasu nie mam, a chodziło o to po prostu, że streamowałem. Wolałem streamować, no więc na szczerze, wolałem streamować, niż wyjść tam gdzieś na miasto z tymi dziewczynami. No ale mówię, dobra, to może wieczorem w sumie, bo ja wtedy streamowałem o wcześniejszych godzinach też często. I napisałem, że koło 20 możemy wyjść na jakąś kolację, jak chcecie się pogadać. Bo stwierdziłem sobie jakiś, na czym czas spędził wieczorkiem, nie? Ona powiedziała, że nie, no jednak się okazało, że ta laska nie przyjechała, że jednak na basenie one nie były, więc sorry. A ja mówię, dla beki napisałem, kurde, szkoda, bo strasznie chciałem cię zobaczyć, wiesz, bo taki żart na zasadzie, szkoda w chuj, nie? Ona mówi, tak? No dobra, no to jak chcesz, to możemy w sumie się czegoś napić i coś zjeść. No i spotkałem się z nią na mieście i ona na tym spotkaniu na mieście właśnie
Najpierw zaczęła mi opowiadać smutną historię o tym, może być Timo nam idzie. Smutną historię o tym, że chłopak, którego poznała na Tinderze, ją zostawił i w sumie kazał jej z mieszkania wypierdalać. Jak pojechała do niego, a tam mieszkał x kilometrów dalej. Ale ta, z którą byłeś, czy ta druga? No nie, ta, z którą byłem, opowiadała historię swoją. I to była jakaś taka fresh historia, która się wydarzyła na przestrzeni tam ostatnich dni. I przyznała mi się, że w sumie na spotkanie to ona już lekko podpita przyszła i namawiała mnie, żebym się z nią wina napił, ja nie chciałem pić. I mówi, nie no proszę, dawaj Rafciu, coś tam, wiesz, napijemy się. Mówię, no dobra, to po lampce możemy się napić. No i napiliśmy się po tej lampce wina. Pas przesyła 2 zł 91 groszy. Jak z Muranskim. Tak, bo jest złone zrobić. Jak? Nijak. No już ja miałem wracać, zjedliśmy kolację w mojej ulubionej restauracji w Lublinie w Mandragorze. Żydowska restauracja, polecam. Chujowa, wiesz, jak nieszczęście. No, kurwa, bo ty się nie znasz na kulinarniach. A, ty się kurwa znasz. Kurwa, oczywiście się znam. A czemu twoje zdanie odnośnie tego, że jest dobre, jest lepsze od twojego? Bo kurwa, tak zupełnie poważnie, bo czasami są, kurwa, pewne fakty niepodważalne. Jedzenie jest na przykład, nie wiem, świeże, dobrej jakości i tak dalej, jest to wyczuwalne. Dla ciebie, jak coś nie jest, kurwa, nie wiem, bułką z mięsem wołowym, to już jest chujowe. Ja to da ci burgera, który jest dopieszczony, ale ma więcej niż mięso, to go kurwa wyzywasz. No i czemu ty musisz mieć rację, a nie ja? No bo nie możesz mówić, że jest to chujowe. Co najwyżej możesz stwierdzić, że są to twoje smaki, ale nie jest to kurwa chujowe. No dobrze, a jak ci dam kurwa świeży bochenek chleba i ci powiem, że to jest chujowy, a kurwa jest świeży i jest dobry, to będziesz chciał to jeść cały czas? No nie muszę chcieć tego cały czas jeść, ale ty kurwa wyrzuciłeś tam to jedzenie i stwierdziłeś, że jest kurwa niezjadalne. No bo było niejadalne. Było kurwa zajebiste. Więc oczywiście mogę w tym momencie stanąć w opozycji i powiedzieć, że nie masz racji. No to, że to coś smakuje, no nie masz nie, racji. A dobrze, że coś smakuje, to musi być od razu kurwa dobre! Ale jako jedzenie było dobre, kurwa. Wysokiej jakości, dobrze przyrządzone. Po prostu ty jesteś kurwa Kubuś Niejadek, no ja pierdolę. Jesteś zresztą człowiekiem, który przez pół życia jadł McDonalda i kole na zmianę, więc zamknij pizdę. Z tobą się pójdzie do normalnej restauracji, która jest coś innego niż makaron albo burger i ty krzyczysz, że go się jeść nie da. Panie papierosek. Możesz podesłać, no. Znaczy ja wam powiem tak, w piątek już poszły papiery do sądu, więc kurwa, no... No ja mam jak najbardziej już wypierdolone, co robi ten człowiek. Im więcej kurwa głupot napisze, tym więcej zapłaci, no. To jest mój problem teraz czy jego? No jego. Dobra, mam kończyć tę historię czy nie? Tak, więc możecie podsyłać. Ale ty ją kurwa znasz, obrażasz mnie tak szczerze, że jej zapomniałem. Nie, no bo ty tyle wysyłasz, to chuj. Mikro ocenia jedzenie jako mniej warzyw. Rozkłada hamburgery na części pierwsze i zostawia tylko mięso XD. No tak, to jest typowy Sergiusz. Sergiusz nawet by sałatę z burgera wyjął. To jest niesamowity człowiek. Dziękuję za donate. I krzyczałby, że krową nie jest. No, no odlepus. Spiderman przesyła 2 zł. A mam na kanale, okej. Okay. Wymień 5 zalet nitra i 3 wady. 5 zalet nitra i 3 wady? Kurwa, nie chce mi się. Wolę historię dokończyć. No ja już miałem iść. Ja tam skróciłem tę rozmów, nie będę wszystkich przytaczał, bo to sensu nie ma. I obok przechodziliśmy, obok takiego miejsca, to się chyba Ubot nazywa w Lublinie. To jest taka wysepka z drinkami i z karaoke. Ona mówi, Rafciu, zaśpiewajmy coś. Ja mówię, nie, kurwa, nie będę śpiewał. Nie, no proszę, Rafciu, jedną piosenkę zaśpiewamy razem, proszę. I sobie myślę, dobra, w sumie chuj, jak chcesz jedną mogę zaśpiewać, mówię, ale jedną. Ona mówi, no dobra, to jedną zaśpiewamy. Mówię, no okej. Okay. Mieliśmy je zaśpiewać w duecie, potem namawiała mnie, żebym śpiewał sam, powiedziałem, że nie ma takiej opcji, albo duet, albo spierdalam. I w duecie zaśpiewaliśmy coś, aż jakiś widz do mnie podszedł najebany i mówi, zajebiście, take fan lecisz. Aż mi się kurwa głupio zrobiło. No. Jeszcze mnie pytał, czemu tak nieśmiale śpiewam i cicho. Ja sobie myślę, kurwa, słyszysz mnie? Ktoś dwa przesyła 91 groszy. No. Czy Sergiusz to hipokryta? Nie. No i ten. No i zaśpiewaliśmy tę piosenkę, ona mnie namawia na szociki. Ja mówię, nie, no ja nie piję. No mówię, serio, no ja nie chcę pić, nie? Mówię, mogę napić się dosłownie szota jednego, jak masz ochotę i tyle. Jeden shot, jedno wino i git. I akurat, i mi starczy na dzisiaj. I ona mówi... No dobra, no to... Czekaj. Bora broken, kurwa, gówno. No i ona kupiła tych shotów z 6, bo były w pakiecie.
Ona zapłaciła. No i... Ja mówię, to nie ty, ale ja serio jednego wypiję. Ona mówi, no dobra, no to resztę ja będę piła. To myślę, o kurwa, no to się gruby wieczór zapowiada. No i co... Co shot, to się jej bardziej odklejało generalnie. No i dochodzi do takiej sytuacji, że ona w końcu do mnie mówi, wiesz co? Ja tak ci szczerze powiem, że jak ja cię poznałam, to ja cię strasznie nie lubiłam. Wydawało mi się, taki arogancki strasznie jesteś. A jak sobie tak cztery oczy na żywo pogadałam, to się mega zajebistym ziomkiem wydajesz. No nie patrzę, mówię, no wiem, no bo ja jestem klawy kola, mówię, masz rację, nie? No i w międzyczasie jakieś takie starsze osoby koło 40 przyszły. W ogóle ziomek jeden był strasznie porobiony, był strasznie najebany. Chcieli się dosiąść do nas. No i ten najebany ziomek podrywał tu dupę. I ona się do mnie przytuliła, mówi mi na ucho, udawajmy, że jesteśmy parą, tam złapnie za kolano i tak dalej, żeby mnie nie podrywał. Ja na nie patrzę i mówię, no dobra, to se złapię. No sobie palca w dupę wstać. Przestań, wulgarusie jebany. Śmierdział mi palec. No ale palec by mi śmierdział. A się nie myła? Nie wiem, nie sprawdzałem. Ale no generalnie tam odgrywaliśmy parę, tak to nazwijmy. Potem znowu chciała, żeby ją przytulać, bo swojego ex zobaczyła i chciała, żeby pomyślał, że jest w związku. Pojebane, do kurwa laski. Jedną swoją po prostu kobietę. A się głupio czułem. Czy Murański połknął dziecko i wypluł je do Odry, bądź szczery? Nie wiem, nie widziałem. No i ten. Kurwa, fajnie. No kurwo jebana! Dobra, nie gram tej gry. Nakrapuję to. A nie da się. No i tam znowu musiałem udawać jej chłopaka. No i ona już faktycznie się najebała, było późno, już mamy wracać. Już w ogóle tego bota zamykali powoli. Już tam końcówka była. No i idziemy koło fontan w Lublinie i ona pyta się, czy nie siądziemy. No i siadamy. No i ona usiadła mi na kolanach, ale takiej pozycji, wiesz, że była przodem do mnie. I zaczęła mnie całować. I całowałaś się z nią? Kurwa, no przez Miss Klika tak, no. Ile? No przez chwilę, nieważne. No ale... Minutkę? Jeszcze tam była jedna zabawna rzecz, którą pominąłem. Ona tam na mnie patrzy, ja nie pamiętam nawet imienia tej... A dobra, pamiętam imię tej dziewczyny, ale nieważne. Ona na mnie patrzy i mówi, kurde, a mi się zawsze wydawało, weź mi powiedz, czy to prawda, bo my tak myślimy, że ty zauroczyłeś się w tej dziewczynie, która na basy miała niby iść, nie? Ja mówię, nie no kurwa, no tak ona wiesz, jest w porządku, ale to fatusiara straszna. Ja mówię, to nie jest mój typ kobiety, ja nie lubię takich fatusiar, jeżeli chodzi o związki, nie kręcą mnie. No i jak ona mnie przelizała, to ja na nią patrzę i mówię, a co na to twoja koleżanka? I ona tak się obstrała na chwilę i mówi, ale jak to? Ja mam nadzieję, że to między nami zostanie, ona się nigdy nie dowie o czymś takim. I sobie pomyślałem, no to kurwa, fajna koleżanka generalnie. No i mówi do mnie, to co, jedziemy do ciebie? I właśnie chciała, żeby ją wydymczyć. I ona naprawdę była najebana mocno. Ja na nią patrzę i mówię, wiesz co? A tak szczerze, nie? To nie jest tak, że ty szukasz pocieszenia po tym, jak cię chłopak zostawił? Ona się uśmiecha i mówi, no szukam, no ale co z tego? Możemy się fajnie zabawić. Ja jej mówię, że no ja nie jestem kurwa pocieszycielem, nie jestem planem B, jak tu fagatka by powiedziała. No i odwiozłem ją na chatę. Nie jesteś planem, tylko jesteś kurwa bolcem. No właśnie. No i odwiozłem ją na chatę. Mieszkała obok mnie generalnie, nawet nie wiedziałem, okazało się, że tam mieszka w promieniu, nie wiem, kilometra może. A laska na następny dzień do mnie pisze z wiadomością, że... Dziękuję ci, że mnie wczoraj nie wykorzystałeś. Wiesz, ja tam w szoku jestem, myślę, kurwa, no... Jak cię nie wykorzystałem, skoro ty chciałaś się ruchać? To jest wykorzystanie, skoro ty chciałaś? I zaproponowała mi wspólny obiad w ramach przeprosin, ale nie skorzystałem z propozycji. A mniej więcej rok później, może dwa lata później, po tej sytuacji na Facebooku mi się wyświetliła informacja, takie zdjęcie, że bąbelka ma. Więc niedługo później po tej sytuacji musiała zaciążyć. I jest teraz samotną mamą. Trochę żałuję, bo mogłem być tatą.
od taka ciekawostka.